Pamiętam, że jak wrzuciłam pierwszy film, to było zdaje się w 2007, pierwszy film, w którym skreczuję, dostałam bardzo miłe komentarze pod tym filmem. Jednym z tych miłych komentarzy było stwierdzenie, że na pewno jestem facetem. Sprawdzałam i raczej nie. Dzisiaj zajmiemy się chirp scratchem i przejdziemy od razu do tego, jak to się robi. Chirp scratch to jest jeden z najbardziej efektownych trików, takich podstawowych zupełnie. Robi się to tak. Pamiętamy, że to jest crossfader oczywiście. Odpalamy płytę. To jest taki najbardziej popularny dźwięk, którego używamy do nauki scratchu. Chirp scratch robimy w ten sposób, że szukamy, gdzie zaczyna się nasz dźwięk. Tutaj mamy taką tajemniczą naklejeczkę. Pewnie zastanawiacie się, po co to jest. To jest po to, żeby zorientować się, w którym miejscu na płycie jesteśmy. To jest taki odnośnik. Dobrze jest nakleić sobie nawet kilka takich punktów, żebyście mogli zorientować się, gdzie jesteście względem ramienia na przykład. Chirp scratch robimy w następujący sposób. Szukamy początku dźwięku. Tutaj nie ma nic. Tu już się zaczyna. Polega to na tym, że wycinamy dźwięk, pozwalamy wybrzmieć dźwiękowi i w pewnym momencie wycinamy go. Wybrzmiewa, wycinamy go, potem przesuwamy płytę z powrotem do początku, otwierając crossfader. Puszczamy, wycinając i cofamy płytę, otwierając crossfader. Jeszcze raz. Startujemy z otwartego crossfadera, puszczamy płytę i wycinamy dźwięk. Wycinamy go mniej więcej od połowy. Wracamy płytą, otwierając crossfader. Powinno to brzmieć mniej więcej tak. Będziecie mieć pewnie szereg rozkmin, jak to zrobić, gdzie trzymać, czy trzymać dwoma palcami, czy opierać dłoń, czy nie opierać. To już, ta kwestia już należy do Was. Próbujcie sobie w różny sposób. Próbujcie trzymając crossfader i nie dotykając powierzchni miksera. Spróbujcie też opierać dłoń o mikser, tak żeby nie męczyć dłoni. Wtedy tylko pracują powiedzmy dwa palce, kciuk i środkowy. To też jest sposób na to, jak się tego nauczyć. Próbujcie to na różne sposoby. Ważna rzecz, nie puszczamy płyty, nie podnosimy ręki, nie puszczamy płyty, tylko cały czas kontrolujemy płytę, trzymając dłoń na niej. Można to robić, tak jak mówiłam, dwoma palcami. Teraz opieram sobie dłoń o mikser. Można też, nie dotykając zupełnie do powierzchni miksera, trzymając tylko delikatnie za crossfader. Teraz już nie pracują tylko dwa palce, tak jak wcześniej, tylko trzymam cały czas, to się nazywa cup fader.
trzymam cały czas cup fader i robię taki ruch. Popróbujcie, poszukajcie jakiegoś swojego sposobu na to, żeby ręka się nie męczyła. I oczywiście, tak jak zwykle powtarzam, uczymy się wszystkich trików wolno. Jeśli umiesz zrobić triki wolno, na pewno nauczysz się ich szybko. Jeśli umiesz triki zrobić tylko szybko, to na pewno nie zrobisz ich precyzyjnie i wolno będzie Ci bardzo trudno. Nauczycie tego triku. Jeśli będziecie to robić jednostajnie przez dłuższy czas, bo nie sztuką jest zrobić trik dwa razy, typu, ale sztuką jest zrobić to na przykład szybko przez taki dłuższy czas. Jest to niełatwe, dlatego że po jakimś czasie, o ile przez pierwsze 2-3 sekundy nie rozjeżdżają wam się ręce, o tyle po jakimś czasie już głowa się gubi, ręce się gubią i już to nie brzmi tak, jak brzmieć powinno. I jeszcze jedna dobra rada ode mnie. Uczcie ciała i w zasadzie dłoni wykonywać ruchy jakby w przeciwną stronę, tak? Czyli płyta idzie w jedną stronę, ręką robimy taki ruch, natomiast crossfader idzie w drugą stronę. I w ten sposób to robimy. Jeśli zsynchronizujemy ten ruch, dokładnie ten, to powinno się udać. Wyjdźcie poćwiczyć, a ja idę odcedzić ziemniaki. Pozdro. Praktyczna pani tutaj gra.